Jeśli zaczniesz wyrażać swoje prawdziwe emocje i mówić nie tam, gdzie powinno powiedzieć się nie, niektórym osobom w Twoim życiu, które wyszkoliłeś, by postrzegały Cię w określony sposób, nie spodoba im się to. A potem rozmawiamy o tym napięciu między przynależnością, byciem zaakceptowanym i autentycznością. Jako dziecko nie masz wyboru. Zawsze gdy dochodziło do walki między przywiązaniem a autentycznością, trzeba było wybrać przywiązanie i zrezygnować z autentyczności. Teraz jako dorosły, jeśli zaczniesz wybierać autentyczność, zostając w małżeństwie, które tak naprawdę ci nie służy, a twój partner nie zamierza spojrzeć na siebie w żaden sposób ani pracować nad sobą, gdy ty rozwijasz się i zmieniasz, stajesz się bardziej autentyczna, jemu się to nie podoba. Teraz musisz podjąć decyzję, czy nadal wybieram przywiązanie i tłumię autentyczność, czy też wybieram autentyczność, ryzykując utratę przywiązania. Wszystko sprowadza się nie do tego, czy poczujesz ból, czy nie, ponieważ będziesz go odczuwała, jaki rodzaj bólu byś wolała? Czy utratę pewnych przynależności? Mogę prawie zagwarantować, że kiedy wybierzesz siebie i autentyczność, stworzysz nowe powiązania na wyższym poziomie. Z większym szacunkiem, bardziej autentyczne, bardziej znaczące, bardziej satysfakcjonujące, ale nie od razu. Na początku może być oddalenie lub wycofanie. Mądrość traumy z Gaborem Matej. Zapisz się na bezpłatny festiwal filmowy. Unity Poland.